Witam Was serdecznie w kolejnym jesiennym outficie. Dzisiaj jest outfit z niespodzianką. I co mam na sobie? Ponieważ wiecie, pogoda już się zrobiła taka no coraz bardziej jesienna. To mam znowu na sobie mój płaszcz z Necomsa, ten trench. I znowu jest w taki sposób przewiązany, niekoniecznie klasyczny, tak jak zawsze. Dlatego, że jeszcze tak bardzo zimno nie jest. I chciałam też pokazać, ponieważ jest dużo czerni, bluzkę, którą mam pod spodem i która mi świetnie z tą czernią kontrastuje. Dlatego, że pod spodem mam bluzkę w takich również jesiennych, ciepłych brązach, beżach. To jest bluzka, która przyszła do mnie z Romu. Sklepu internetowego i ona jest w taki print, który mi bardzo charakterystycznie, właściwie pod względem charakteru niecharakterystycznie odpowiada, dlatego że ona jest w pantery i w lwy. Także taki, wiecie, nie drażni lwa, bo lew to ja jestem lwem, również astrologicznym. Także tutaj te kolory takie ciepłe i również nadruk w lwy i w pantery mi idealnie tutaj pasuje do mnie i do mojego charakteru i ogólnie do jesieni. Także tu jest ogólnie w tym dzisiejszym moim outficie są czerń, jest dużo czerni, są brązy, są karmele, jak widzicie, i właśnie czerwone usta. No i jeszcze złoto, czyli też takie moje jedno z ulubionych połączeń. Także bluzka z Romwe. Płaszcz z Necomsa, spódnica taka w linii As Reserved, taka, która właśnie ukrywa tutaj moje biodra. Do tego kozaki Zary karmelowe, oczywiście na głowie mój beret z Reserved, beret kapelusz z Reserved, dlatego że ja bez tego kapelusza, no tak jak mówiłam, nie ruszam się, po prostu z domu nie wychodzę. Do ręki Louis, zaczyna się już dla mnie taka pora, ja zawsze Louisa noszę, czy zawsze, no na ogół, właśnie w sezonie jesienno-zimowym bardziej niż latem, jakoś tak przez tą skórę i przez te takie ciepłe brązy i kolory bardziej mi się ta torebka właśnie wpisuje na jesień i zimę. Idealnie, a do tego biżuteria, czyli również bransoletka Słoń, również od Romwe i parę bransoletek z HM-u. No i ostatnia rzecz, biżuteryjna akcesoriowa, takie spełnienie mojego małego marzenia, czyli zegarek od Michaela Korsa. I to jest taki zegarek trochę ekstrawagancki w panterę, który mi też również idealnie tutaj się wpisuje, trochę kontrastuje, ale właśnie o to chodzi. I teraz, ponieważ ja ostatnio dzięki firmie, dzięki sklepowi internetowemu Doris & Martin swoje marzenie właśnie akcesoriowo-zegarkowe spełniłam, dlatego że ja koło tego zegarka chodziłam już kilka dobrych lat i jakoś tak nigdy mi się, słuchajcie, nie zdarzyło, żebym po prostu go kupiła, bo zawsze były jakieś inne wydatki, bo te zegarki nie jest to tania przyjemność, ale myślę, że to jest właśnie nie tylko moje marzenie, dlatego wraz ze sklepem Doris & Martin mam dla Was konkurs, gdzie do wygrania będzie właśnie zegarek od Michaela Korsa i zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie. I teraz, ponieważ ja mam tutaj swój zegarek, on jest taki w panterę, on jest ekstrawagancki, nie każdemu pasuje, to ja dla Was wybrałam, żeby po prostu wpisać się w jak największą ilość Waszych gustów i guścików, wybrałam dla Was zegarek w podobnym bardzo fasonie jak ten, ale w srebrze. Także do wygrania będzie zegarek, to jest model 2458, jeżeli nie pomyliłam. Tutaj jeszcze Wam się nazwa wyświetli. I sobie ten zegarek wygooglujcie, jak ten model wygląda. Wystarczy, że wpiszecie właśnie nazwę tego zegarka w Google i sobie zobaczycie. To jest model srebrny, bardzo podobny, to jest z tych niższych zegarków. Właśnie taki klasyczny, myślę, że takie srebro, bo wiecie, te zegarki są też często w złocie od Michaela Korsa, ale to złoto jest takie bardzo mocno rzucające się w oczy i też wiecie co, no nie każdemu pasuje, nie każdy lubi takie bardzo mocne akcesoria i takie wiecie, bardzo rzucające się w oczy zegarki, dlatego ja wybrałam dla Was model jak najbardziej neutralny, czyli po prostu klasyka Michaela Korsa, czyli zegarek na sportowej, biżuteryjnej bransolecie, ale właśnie w srebrze. I teraz, co musicie zrobić, jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie? Ja mam nadzieję, że chcecie, bo myślę, że to jest tak jak mówię, no jedno również z Waszych biżuteryjnych marzeń. To są dwa warunki do spełnienia. Po pierwsze, musicie polubić na fejsie fanpage właśnie sklepu, który ufundował mi tą nagrodę dla Was, czyli sklepu Doris & Martin. Link będzie na dole. A po drugie, musicie odpowiedzieć mi tutaj w komentarzu, tylko na YouTubie w komentarzu. Każdy ma jeden komentarz, jedną odpowiedź, która musi się w jednym komentarzu zmieścić. Na pytanie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie nieograniczony budżet i w takiej sytuacji, kiedy możecie na jedną rzecz wydać tyle pieniążków, ile chcecie, co byście sobie wybrali właśnie ze sklepu Doris & Martin, do którego link będzie na dole i napiszcie mi, dlaczego byście wybrali sobie akurat taką, a nie inną rzecz. Czyli ponieważ wiecie, na YouTubie nie można wklejać linków, dlatego że linki nie będą potem się mi wyświetlały, to napiszcie mi na przykład, wybieram kolczyki takie i takie, będą mi pasować tu i tu, tak? Albo na przykład wisiorek, zegarek, czy tam cokolwiek z biżuterii chcecie,
właśnie z tego sklepu, ale chodzi mi tylko o jedną rzecz. Także napiszcie, możecie mi napisać numerek tej rzeczy, jej cenę, tak żebym ja sobie tą rzecz zidentyfikowała i napiszcie mi również, dlaczego ją wybieracie. Także słuchajcie, zadanie jest takie trochę na marzenie, dlatego na marzenia. Wyobraźcie sobie, że macie nieograniczony budżet, co sobie wybieracie z tego sklepu i dlaczego. Każdy zostawia jeden komentarz. Ja słuchajcie, osobiście bardzo wierzę w siłę marzeń i naprawdę uważam, że jeżeli ktoś myśli, ktoś naprawdę do Ciebie przyciąga i o czymś marzy, to te marzenia się spełniają. No tak jak mówię, moje małe zegarkowo-biżuteryjne marzenie mam tutaj właśnie na ręce i jest to żywy dowód na to, że tak naprawdę się spełniają. I ja się cieszę, że będę mogła również taki zegarek Wam rozdać. I teraz konkurs trwa od dzisiaj, czyli od poniedziałku do niedzieli, czyli do końca tygodnia, do niedzieli do końca dnia, czyli do 23:59, a wyniki, czyli ten komentarz, który mi się najbardziej spodoba, rzecz plus uzasadnienie, tą osobę wybieram i wyniki będą w opisie do filmu, który ukaże się u mnie na kanale dzień później, czyli w poniedziałek po tej niedzieli, czyli to będzie chyba 15 października, jeżeli dobrze pamiętam. Także wyniki będą opublikowane. I ponieważ jeszcze muszę o tym wspomnieć, dlatego że chciałabym, żebyśmy się wszyscy bawili fair i zgodnie z zasadami, to jeżeli ktoś wygra, tak, jeżeli ja wybiorę zwycięzcę, ta osoba prześle mi swoje dane, to ja od razu zweryfikuję, czy ona polubiła fanpage i czy ona polubiła fanpage w tym tygodniu, czyli w czasie trwania konkursu. Oczywiście chodzi mi o fanpage Doris and Martin. I jeżeli się okaże, że ta osoba no niestety nie gra fair i nie polubiła tego fanpage'a, to ja wybiorę kolejnego zwycięzcę i oczywiście poinformuję Was w taki sposób, żebyście się wszyscy o tym dowiedzieli, kto ewentualnie wygrał. Także słuchajcie, to czy polubicie ten fanpage, czy nie, będzie później weryfikowane przeze mnie i przez sklep Doris and Martin. Także ja już się nagadałam. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, że wszystko Wam powiedziałam. Czekam na Wasze komentarze, bo ja zawsze się też to zastanawiam, dlaczego ludzie akurat wybierają takie rzeczy. Dlatego właśnie tutaj propozycja jest taka, żebyście mi uzasadniły, dlaczego akurat tą rzecz chcecie. Czym się ludzie i dziewczyny, i chłopaki kierują właśnie przy wyborze różnych rzeczy związanych z modą i z biżuterią. Także mam nadzieję, że konkurs Wam się podoba, że nagroda Wam się podoba, bo po prostu ja to jestem mega szczęśliwa, że mogę Wam właśnie taką rzecz rozdać. Także trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że będziecie brać udział w konkursie i że podoba Wam się ogólnie mój dzisiejszy outfit. I co? Do zobaczenia w moich następnych filmach. Ach, i dziękuję firmie Doris & Martin, sklepowi internetowemu, za super nagrodę dla moich widzów. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!